Cześć, z tej strony Mateusz, witajcie na kanale Czas na Klocki, a dziś mamy tutaj przed nami archiwalny zestaw czterocyfrowy z 2009 roku. No to zapinamy pasy pod warunkiem, że ten wóz takie ma i jedziemy! No i mamy tu zestaw o numerze katalogowym 8162, w którym znajdziemy 104 elementy. Jeżeli chodzi o jego nazwę, to jest to Race Rig. Jeżeli chodzi o polską nazwę, to powiem Wam, że takowej nie namierzyłem. I tak oto prezentuje się nasz zestaw z serii LEGO Racers. Mamy tu taki oto pomarańczowy wóz, który pewnie będziemy naciągać, no i odpalać właśnie z takiej oto wyrzutni. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to pochodzi on z rodzinnych zbiorów. Bardzo długo czekał, żeby nagrać jego recenzję. Już chyba koło 3 lat leżał w pudełku. Z tego co pamiętam, to go uzupełniłem, bo jakichś pojedynczych elementów w nim brakowało. No i nadeszła jego pora, żeby w końcu i ten zestaw nagrać. Tak jak mówiłem, naciągamy, wpinamy tu w jakąś wyrzutnię, no i pewnie po naciśnięciu nasz wóz będzie tutaj startował. No i pruł przed siebie, więc tak oto prezentuje się opakowanie i przechodzimy teraz do tego, co znajduje się w środku. No i mamy nasze opakowanie, już je otwieramy, tutaj nie ma już co tak naprawdę otwierać, bo pudełko było już kiedyś w lata wstecz otwarte. Mamy woreczek z elementami i powiem Wam, że myślałem, że jest w nim instrukcja. I jest, czyli pamięć mnie nie myliła mimo upływu już tych kilku lat, że instrukcja do tego zestawu powinna być, bo przed nagraniem, powiem Wam, ja sobie tego zestawu nie otwierałem, więc idziemy tu na żywioł. Z tego co pamiętam, jak mówiłem, zestaw powinien być kompletny. Tak oto prezentuje się instrukcja składania tego zestawu. Powiem Wam, że mimo upływu lat ta instrukcja, mimo tego, że zgięta właśnie w pół, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Nie pamiętam, w jakim stanie są naklejki, bo mam wrażenie, że jednak w nieco gorszym. 20 etapów budowania, jak widzicie. Tutaj jeszcze oczywiście instrukcje, jak to puścić. A nie, nawet powiem Wam, że więcej etapów budowania, bo jak widzicie tutaj te kroki z tej wyrzutni lecą prawdopodobnie od nowa. Przynajmniej tak podejrzewam, dokładnie tak. Więc ja idę zamieniać te elementy w gotowy nasz wóz i zaraz sobie go potestujemy. No i po chwili budowania mamy nasz zestaw, nasz pomarańczowy wóz, jak i miejsce, z którego za chwilkę spróbujemy sobie wystartować właśnie nasz wóz, gdy tylko go naciągniemy. Jeżeli chodzi o sam samochód, który tu dostajemy, to powiem Wam, że na pierwszy rzut oka ten przód, czy też właśnie z takiego profilu, naprawdę osobiście bardzo mi się podoba. Mamy tu raptem 104 elementy, ale jeżeli chodzi o przód samochodu, to on naprawdę może się podobać. Mamy światła, mamy duży grill, dosyć niskie tutaj ten niski zderzak, więc gdyby trafił pewnie na jakąś przeszkodę, to byłby z tym problem, ale przyjmijmy, że jeździmy tu po równym terenie. Mamy oczywiście dach, maskę naszego samochodu, mamy lusterka, mamy numery. Tutaj nie ma nadruków, to wszystko są naklejki w stanie trochę lepszym, trochę gorszym, ale jednak prawie można powiedzieć, że wszystkie są. Jak widzicie, tutaj jest również ta naklejka bardzo, bardzo krzywo naklejona, no ale na briku się mieści. Mamy oczywiście nasz napęd, możemy sobie go naciągnąć, no i puścić. Za chwilkę oczywiście spróbujemy sobie to wystartować właśnie z tej wyrzutni, miejsca, z którego będziemy startować naszą furę. Jeżeli chodzi o tył, to tutaj tak naprawdę prócz spoilera, który widzicie, nie mamy nic więcej. Ale jeżeli chodzi o sam wygląd właśnie tego wozu mimo upływu lat, naprawdę może się podobać. Myślę, że tak naprawdę w mojej ocenie całą robotę w tym wozie robi ten jego pomarańczowy kolor. Jeżeli chodzi o właśnie wspomnianą wyrzutnię, no to mamy tutaj takie aksle, mamy tu również takie elementy gumowe, które jak już zdążyłem się zaznajomić, będą trzymać nasze opony. Możemy sobie oczywiście tego aksla tu naciąć, podnosimy właśnie tą wyrzutnię, no i nasza fura startuje. Co my tu mamy więcej? Tak naprawdę nie za wiele, trochę klasycznych elementów, trochę technikowych elementów, czyli takich i takich w połączeniu daje nam właśnie taką oto wyrzutnię. W sumie spójrzcie tylko, ona jeszcze przez te gumowe elementy całkiem fajnie tutaj podskakuje. Więc tak naprawdę nic szczególnego w tym zestawie nie ma, ale on naprawdę może się podobać właśnie pewnie ze względu na kolor. No to co, sprawdźmy sobie, jak to się prezentuje tutaj na stole. Troszkę się oddalę, to ten kadr będzie nieco dłuższy. Naciągamy, podnosimy, no i powiem Wam, że jestem ciekaw tego, czy to się utrzyma. Ale powiem Wam, mimo naciągnięcia,
to te gumki tu prawdopodobnie dają radę i nie pozwalają temu, żeby te koła się nam tu kręciły. Więc co? Ja sobie tutaj dam rękę z drugiej strony i zobaczymy, czy to w ogóle wystartuje. Uwaga, podnoszę. Ło, powiem Wam, że to rzeczywiście działa. No, już bardziej tego naciągnąć się nie da. Więc spróbujemy sobie to zrobić jeszcze raz. Może tu puszczę to w moją stronę, to będzie nieco lepiej widać, jak to przemierza ta fura. Okej, no to co, startujemy. Ło, pociągnęło mi razem z tą wyrzutnią, jak widzieliście. No to co, spróbujemy jeszcze raz. Być może po prostu troszkę krzywo sobie to chwyciłem za te koła. Ewentualnie pod takim kątem jest mi tu nieco gorzej. No właśnie, zeskoczyło mi to. Więc jest to troszkę takie... Okej, próbujemy jeszcze raz. O, no i teraz już wyrzutnia mi została, a fura pojechała. No i powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo fajna funkcja bawialna tego zestawu. Osobiście tym wcześniej się nie bawiłem, mimo że ten zestaw mam w swojej kolekcji już 3 lata. To na pewno na kanale pojawił się zestaw z tą pompką, który był. Przypnę Wam teraz kartę. Z serii Racers pojawił się chyba jeszcze jeden jakiś zestaw, ale dokładnie powiem Wam, że nie pamiętam jaki. Aczkolwiek jeżeli chodzi o ten zestaw, to on jakoś tak mam wrażenie, że z tych prezentuje się najlepiej, bo żaden z poprzednich jakoś bardzo nie zapadł mi w pamięci, właśnie poza tym z pompką, bo z niego nie byłem zadowolony, powiem Wam. Ale ten osobiście, powiem Wam, naprawdę mi się podoba. Nie przypuszczałbym, że ta wyrzutnia będzie tak świetnie działać. Jak zdążyłem zauważyć, jest tu pewien mankament właśnie tego, że nie ma tu żadnego jakiegoś aksla, przynajmniej tu na tej wysokości. Nie wiem, czy to by nie kolidowało gdzieś tutaj z tym spoilerem, ale chyba nie. Gdyby go tu umieścić na górze, to powiem Wam, że być może straciłby się ten efekt tego, że te elementy, jak widzicie, trochę się tutaj rozjeżdżają. No, to jest na pewno minus i też dlatego właśnie pewnie spadło mi to z opony. Zresztą przed chwilką właśnie to zauważyłem. No więc to na pewno na minus tego zestawu. Ale jeżeli chodzi o samą funkcję bawialną, powiem Wam, że ja jestem naprawdę pozytywnie nią zaskoczony. Naprawdę fajnie to działa. Powiem Wam, naprawdę, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tą funkcją bawialną w tym zestawie, jak i zresztą samą furą, która mi się w tym zestawie osobiście podoba. No to co, myślę, że archiwalny zestaw mamy już zrecenzowany, nie ma tutaj co przedłużać. Przed chwilą mogliście poznać nawet opinię moją na jego temat, bo naprawdę zestaw jest tutaj godny polecenia. No i na zakończenie tego materiału powiem Wam, że pozwoliłem sobie jeszcze sprawdzić ceny zestawów używanych i jeżeli chodzi o koszt takiego zestawu, to zaczynają się one już od 25 zł, zestaw kompletny razem z instrukcją składania, więc ten koszt naprawdę nie jest duży, a dla fanów, ktoś kto lubi właśnie takie klimaty, puszczania sobie właśnie takich samochodów z napędem, w tej cenie 25 zł naprawdę, naprawdę ten zestaw mogę tylko i wyłącznie polecić, bo w niewielkich pieniążkach naprawdę możemy mieć sporo fajdy. A jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to byłoby wszystko. Dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę pod tym materiałem, jak i komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!